dawniej pierdolić oznaczało opowiadać głupoty i jakiś czas temu, no dawniej, na salonach mówiło się o pierdoleniu. Jak ktoś mówił głupoty. Tak, tak. Że to nie był wulgaryzm. Z czasem się stało wulgaryzmem. No bo ma jeszcze to inne znaczenie i tak dalej. Tak, no to, ale to tak, jest tak, tak, jak wiesz, ze słowem, a jak masz ze słowem zajebiste, też ci się to zmieniło? Bo na początku ja miałem tak, że ja miałem takie ojej, jak to nieładnie brzmi, to mi się kojarzy z czymś tam, z czasownikiem jebać, który w ogóle ma inne konotacje, to na pewno mi przyznasz rację. I ta zbitka była dla mnie jakaś taka nieznośna, po czym to tak weszło do języka, że ja sam używam tego słowa czasami, bo mi najbardziej pasuje. Rzeczywiście mam większy dystans do tego słowa, ale uważam, że ono jest wulgaryzmem dalej. Że coś jest zajebiste. Tak, że to jest wulgaryzm, to jest wulgarne mimo wszystko. Czuć to połączenie z tym jebaniem, a jebać jest mocnym wulgaryzmem, więc nie byłabym za tym, nie powiedziałabym na przykład, że zajebisty to tak jak dziś cholera.